ostatni poniedziałek, 31 sierpnia, Konfederacja Lewiatan zgłosiła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie z konstytucją znowelizowanej ustawy o organizacji funduszy emerytalnych. Uważamy, że konstytucja została złamana przede wszystkim przez dwa przepisy nowej ustawy. Pierwszy, który zakazuje pobierania opłat przez fundusze, których aktywa osiągnęły poziom 45 miliardów złotych. I drugi, który raptownie skraca termin, od którego obniżone zostaną składki do 3,5%. Przypomnijmy, poprzednia ustawa przewidywała obniżenie składki do 3,5% od 2014 roku. Takie skrócenie o 4 lata powoduje, że planowanie tak ryzykownego biznesu jest znacznie utrudnione.